Witam, witam. Zatem tak, ogólnie przed chwilą oglądałem Janusza Gubca filmik, który on mówi o warunkach. W tym sensie, że ja niby przegrałem za zgrupowanie. Ale to ja pierwszy podałem rękę, powiedziałem na wywiadzie, może się spotkamy na piwo, to ja mam obowiązek warunek zrobić. Nie on. Jakby on zrobiłby, by podał rękę i powiedział: chodź, napijemy się, chodź, pogadamy się, umówimy się. Ja rozumiem, ja to bym musiał się dopasować na jego ustawienie. Ale to ja podałem pierwszą rękę na zgodę, na to, żeby spotkać się, napić może piwo, pogadać, to wszystko. On nie ma prawa ani warunku ustalać. On się chwali, że on ma więcej skrybów. Ja po prostu, ja z takich zabaw wyrosłem. Ja wyrosłem, po prostu jestem ojcem, który będę odpowiadał za swoje dziecko. Wyrosłem z tego. Po prostu już wyrosłem, już dla mnie to jest zakończony temat. Po prostu, tak jak mówię, Janusz Kupiec po prostu próbuje wymignąć się z tego spotkania. Taka jest prawda, bo on nie ma prawa warunków dawać. To ja robię warunek, bo to ja pierwszy dałem propozycję, nie on. To on musi się dopasować do mojego wymagania, a nie wymyśla jakieś znowu głupie jakieś rzeczy tego typu, że ja przegrałem, bo on ma więcej skrybów niż ja. Mnie to nie interesuje. Ja z takiej zabawy wyrosłem. I tutaj mogę powiedzieć, po prostu wiedziałem, że tak się zakończy, że on się będzie bronił lub coś takiego typu, że on będzie tutaj gadał jakieś głupoty. Wiedziałem, że nie dojdzie do spotkania w sobotę. Wiedziałem. Wiedziałem, nie jestem głupi, tylko czekam na dobry moment uderzenia jego. Co on powie, czy dobrze nie ma sprawy, te, ale widzę, że nie doszło, czyli nie będzie spotkania. Tak jak powiedziałem, nie chcę się ustalić warunkami takimi, które ja mu postawiłem, nie ma żadnego spotkania. Nie, on nie będzie mi strzelał warunkami, bo mu się tam coś nie podoba. Mógł myśleć wcześniej, no teraz. No sam sobie krzywdę zrobił, po prostu tym, że nakręcał nas, te, że ludzie obserwowali jego. On się boi, ta się boi i teraz próbuje obrócić w drugą stronę. Dlatego dla mnie wiedziałem, że nie dojdzie do tego spotkania i dwa, po prostu wymigł. Boi się, że będzie obserwowany od innych ludzi, inne rzeczy. On się boi się, bo wiedział o tym, że się spalił pod manufakturą, że każdy go obserwował. I teraz się boi teraz. Przyjechał. Ja warunek zrobiłem krótki. Możemy się na 14 w manufakturze, potem na dole się umówić. Ale jak on nie chce takich jego warunków, to nie ma żadnego spotkania. Bo to ja nie mam czasu na spotkanie. Ja mam rodzinę. Mam kochaną żonę. Niedługo dziecko się pokaże. Ja mam inne obowiązki niż latanie za kimś i słuchanie. Ja z takich zabaw wyrosłem. Przyszedł czas, że musiałem wyrosnąć z tego wszystkiego. Trzymajcie się. To jest taka mała sugestia do Janusza Kupca, że po prostu boi się, no i dwa, po prostu nie walni warunków, jak ja podaję ci spotkanie. To ja dam ci warunek spotkania, nie ty, bo ty byś się nie odważył tego, nigdy w życiu byś się nie odważył zrobić. I nie chwal się tym, że skrybowanie, bo ja z tych zabaw wyrosłem już. Krótko na temat, będę.